Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was taką zagadkę karmiczną. Jestem bardzo ciekawa, co Wy również o tym będziecie myśleć, albo może co Wam intuicja podpowiem. Bo tak się złożyło ostatnio, że za każdym razem, kiedy myślałam o tej sytuacji politycznej, a zatem moje myśli kierowały się na pana Kaczyńskiego, to za każdym jednym razem pojawiał mi się obraz Napoleona w głowie. I za każdym razem jakby podpowiadało mi się, że Napoleon i pan Kaczyński to jest ta sama dusza. I teraz zaczęłam się nad tym w sumie zastanawiać, tak? Dlaczego mi się tak to pokazywało? Czy to rzeczywiście jest prawda? I dosłownie może ze dwa dni temu przyszła do mnie informacja od innej osoby, że ona też tak uważa, że pan Kaczyński i Napoleon to jest jedna dusza. Dlaczego postanowiłam na ten temat coś nagrać? Dlatego, że kurczę, jeżeli to jest prawda, jeżeli Napoleon i pan Kaczyński to jest jedna dusza, no to chyba pamiętamy, co się mówi o Napoleonie. A mówi się o nim to, że był to pierwszy antychryst. I ta informacja, która do mnie doszła, jest to informacja mówiąca, że dusza pana Kaczyńskiego jest naprawdę bardzo, bardzo w dużej ciemności. Bardzo dużej ciemności, no i w sumie kiedy osoba taka wrażliwa energetycznie, czująca i widząca skupi się na panu Kaczyńskim, w sumie jeżeli nie macie w tym jakby wprawy i pewności, to raczej nie polecam wam tego robić, bo możecie się niechcący gdzieś tam podłączyć i pobrudzić energetycznie. Ale w takie wprawne osoby, które będą chciały to zbadać, tak? Które mają takie umiejętności, zdolności i wiedzą, jak tutaj zadbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne, to koniecznie dajcie znać, co tutaj wam wychodzi w tym temacie. I jeżeli to jest prawda, no to możemy być w dużej, czarnej, głębokiej. No bo przypomnijmy sobie, że Napoleon był bardzo, bardzo osobą zawziętą, skierowaną na jeden konkretny cel, nie bacząc na żadne konsekwencje, środki. To był człowiek niezwykle zawzięty, człowiek, którego nie zatrzymywało na przykład to, że traci, nie wiem, że musiałby stracić, nie wiem, tysiące, miliony ludzi gdzieś tam na froncie. On miał upatrzony cel i zamierzał tam dojść, tak? Po trupach do celu. Taką miał osobowość. I przyjrzyjcie się przypadkiem, czy takiej zawziętości troszeczkę nie widać u pana Kaczyńskiego. Ja tutaj nie chcę, żeby to było to, co mówię, brane jako personalne tutaj problemy z panem Kaczyńskim z mojej strony, bo absolutnie nie znam tego pana i nie ma tutaj nic personalnego. Tutaj tylko mówię o tym, co ja tutaj zobaczyłam, jakie informacje do mnie doszły. Jeżeli to jest prawda, że pan Kaczyński rzeczywiście jest w bardzo ciemnych energiach, no to duchowo on musi czuć się bardzo źle. On musi czuć się bardzo nieszczęśliwy w środku. Można powiedzieć, że bardzo, bardzo się pochorował tak duchowo i wcale mu nie zazdroszczę, absolutnie, wcale mu nie zazdroszczę, nawet jeżeli ma taką sporą władzę tutaj teraz na ziemi, absolutnie w ogóle mu nie zazdroszczę, bo duchowo, wewnętrznie musi czuć się absolutnie beznadziejnie, widząc tylko ciemność dookoła i no taką beznadzieję. No beznadzieję, nie oszukujmy się. Zobaczmy na taki ciekawy aspekt tego, że mówi się o tym, że osoby karmicznie bardzo często przyjmują podobne postacie, takie fizycznie, tak? I zobaczcie, no ja myślę, że pan Kaczyński i Napoleon mają tutaj sporo wspólnego, jeżeli chodzi o wygląd, prawda? Myślę, że tutaj można śmiało zaryzykować, tak nawet na oko, stwierdzenie, że coś tutaj jest na rzeczy. I ciekawe również jest to, że Napoleon był osobowością, której wszyscy się bali i którą wszyscy słuchali. I wiecie co, jeszcze rok temu, jak słuchałam te różne doniesienia, że pan Kaczyński tam steruje wszystkim, w ogóle to tak w sumie pukałam się w głowę, no gdzie to jest możliwe, żeby jedna osoba tak wszystkimi sterowała, ale przyjrzyjcie się teraz uważnie, jak to jest teraz bardzo widoczne, teraz już właściwie nie da się tego ukryć, że absolutnie jest to człowiek, który steruje wszystkimi i wszystkim i wszyscy się go boją. Wszyscy się go boją, wszyscy go słuchają i to jest człowiek, któremu można wszystko. I dla przykładu, ostatnio była taka sytuacja, kiedy było zgromadzenie całego rządu. Już po wprowadzeniu tych
tej strefy czerwonej, gdzie absolutnie wszyscy muszą nosić maseczki, gdzie trzeba zachowywać najwyższą ostrożność, bo zgromadzenie rządu, spotkanie wielu tam ważnych głów, włącznie z panem premierem Morawieckim. I co? Wszyscy mieli maski, niektórzy mieli również rękawiczki, a pan Kaczyński nie miał ani maski, ani rękawiczek i jeszcze do tego był przeziębiony. Zresztą tak tłumaczono to jego wystąpienie i pojawienie się bez maseczki, no bo przecież pan Kaczyński jest przeziębiony. Halo, halo, no ale gdzie tu sprawiedliwość? Przecież jako pierwszy powinien dawać przykład i jako pierwszy w tej sytuacji powinien być pociągnięty do odpowiedzialności, a nie jest. Wszyscy się go boją, wszyscy tolerują jego zachowanie, a na tym spotkaniu, przypomniało mi się, teraz był również był obecny nasz prezydent Andrzej Duda, miał maseczkę i no i oczywiście od niego tego wymagano, tak? Patrząc na to wszystko, co się dzieje, ma się wrażenie, że gdyby ktokolwiek tam próbował ściągnąć maseczkę, to byłby po prostu od razu potraktowany z buta, tak? Ale nie pan Kaczyński. Dla mnie jest to pewnego rodzaju fenomen właśnie, że ta osoba tak wszystkim tutaj trzęsie i tak wszyscy się tej osoby boją. No, może tak rzeczywiście być, że jest to taka dusza Napoleona, która ma tak dużo tej takiej władzy energetycznej, ale w takiej, no, z tej złej strony, tak? Że gdzieś tutaj gromadzi dookoła siebie właśnie tego typu dusze, które również są bardzo mocno w tych energiach ciemnych i oni tworzą taki zespół i oni po prostu gdzieś może świadomie, może nieświadomie, może podświadomie gdzieś tam to czują, że to jest taki lider, nie? Bo on jest po prostu tutaj najmocniejszy w tym kontekście, bo on już tutaj jest najmocniej otoczony tą ciemnością. No ale tak jak powiedziałam, nie zazdroszczę, absolutnie nie zazdroszczę takiej duszy. Mogę tylko mieć nadzieję, że kiedyś ona się z tego podniesie, bo tutaj warto tak króciutko wspomnieć, że miałam kiedyś taką jakby informację przekazaną w medytacji, że każda dusza może podnieść się z upadku, tak? Tutaj oczywiście zależy wszystko od tej duszy, nie będę teraz wchodzić w szczegóły, nagram wam oddzielny filmik. Koniecznie słuchajcie, dajcie mi znać, co myślicie o tej takiej zagadce, teorii karmicznej, czy rzeczywiście według waszego odczucia pan Kaczyński również może być tutaj tą samą duszą, którą był Napoleon. No tak jak powiedziałam, w moim mniemaniu nie jest to dobra wiadomość, bo Napoleon był bardzo srogim dowódcą, wymagającym bardzo dużo i nie znoszącym kompromisów. Miało być dokładnie tak, jak on powiedział i koniec, kropka, tak? Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie to wszystko wygląda dosyć podobnie. Można sobie tutaj próbować przeanalizować pewne aspekty. Co ja sprawdziłam, to obaj panowie numerologicznie urodzili się w roku pod tą samą liczbą, czyli piątką, ale dzień i miesiąc tutaj numerologicznie się różnią, ale rok w jednym roku urodzenia jednego i drugiego pana wychodzi na liczbę 23, czyli 5. A 5 to jest taka trochę podchwytliwa liczba w numerologii, taka nieobliczalna energia, troszeczkę tak jak w horoskopie chińskim znak konia, którego obawiają się Chińczycy i nie chcą mieć dzieci spod znaku konia, a już najbardziej nie chcą mieć dzieci spod znaku ognistego konia, bo są to takie osobowości właśnie totalnie nieokiełznane, jakby zupełnie inaczej funkcjonują, działają i piątka to jest taka liczba trochę hazardu, nie? Taka, jest też dużo ruchu, potrzeby ruchu, działania i tak dalej, ale w sumie nie sprawdzałam właśnie pana Kaczyńskiego od strony znaku chińskiego, może warto by było. No słuchajcie, jeżeli macie jakieś takie informacje, albo na przykład zajmujecie się astrologią i moglibyście coś tutaj sprawdzić i dorzucić jakąś informację, byłoby bardzo fajnie i ciekawie potem czytać te informacje w komentarzach. Dajcie znać, co myślicie i do usłyszenia niebawem. Buziaki, pa!